Chciałbym powiedzieć dwa słowa o trzech książkach, które jakoś szczególnie mnie poruszyły. Pierwszą jest powieść Macieja Płazy. Macieja Płazy, który znany jest do tej pory jako tłumacz, z Koruń. Z Koruń, czyli w jego języku taki wałkoń, leń, nicpoń. Książka, która jakoś odnawia taki silny i żywotny nurt literatury chłopskiej w polskiej prozie, ale która w niczym nie przypomina książek Myśliwskiego, Redlińskiego czy Pilota. I która jest takim idealnym debiutem, bo każdy pisarz jakoś powinien rozliczyć się oczywiście ze swoim dzieciństwem, środowiskiem, dojrzewaniem i ta książka właśnie w ten sposób się rozlicza. Nie wiem, czy jest autobiograficzna, tak bardzo nie interesuje mnie to. Jak gdzieś powiedział Sándor Márai, powieść nie musi być autobiograficzna, musi być przeżyta. I ta powieść Płazy jest wielowarstwowo przeżyta na wielu poziomach, psychologicznie, nawet jakoś etnograficznie. To jest taka enklawa pewnego sadu nad Wisłą w Sandomierskim, gdzie ten chłopiec dojrzewa i przeżywa wszystko to, co z dojrzewaniem się wiąże. A przede wszystkim jest bardzo wiarygodna językowo. Jest jakoś przekonująca, nawet w jakimś sensie nawet porażająca językowo. Także bardzo serdecznie polecam Z Koruń Macieja Płazy. Drugą książką, która mnie poruszyła, nie tylko mnie, tutaj chyba jestem solidarny z krytyką, jest niewielka książka Weroniki Murek, Uprawa roślin południowych metodą Michurina, która jakby tą niewielką książką chyba zapewniła sobie takie osobne i sądzę, że trwałe miejsce w literaturze polskiej. Ona została entuzjastycznie przyjęta jako taki dowód wyzwolonej wyobraźni surrealistycznej prozaiczki. Wydawca na okładce mówi, że ta książka stanowi wspaniałą odskocznię od szarej rzeczywistości. Nie byle jaki wydawca, bo wydawnictwo Czarne, świetne wydawnictwo. I akurat z tym zupełnie się nie zgadzam, bo dla mnie to nie jest ani odskocznie, ani od szarej, ani na pewno nie od rzeczywistości. I ten nadrealizm, nad którym wszyscy się tak zachwycają, wcale mnie nie pociąga. Zupełnie co innego mnie pociąga w tej książce, właśnie to, że jestem jakoś w centrum rzeczywistości i że przede wszystkim językowo. Mam takie kryterium czytania jako juror, którego zapewne moi koledzy nie podzielają, to jest kryterium zazdrości. Czego zazdroszczę któremu autorowi, prawda? I łapię się na tym, że Weronice Murek zazdroszczę w każdym zdaniu. I trzecią książką, która jest świetną książką do przeczytania w ciągu jednego popołudnia, jest książka Michała Książka, Droga 816. Droga 816, czyli Nadburzanka, którą autor udaje się na piechotę. Zawsze podejrzewałem, że pisanie prozy to jest taka literatura na piechotę, ale nigdy nie wiedziałem, że można uzyskać tak wspaniałe rezultaty. Michał Książek jest znany już świetnie jako autor wspaniałego Jakucka, takiego tomu reportaży o Jakucji, a także tomu wierszy Nauka o ptakach, on jest ornitologiem, nagrodzonego już nagrodą Silesiusa. I w Drodze 816 narrator udaje się na piechotę tą Nadburzanką i poza tym, że ma niewiele bagażu i bardzo porządne buty, zabiera też ze sobą, jak sądzę, w formie bagażu takie szeroko otwarte drzwi percepcji. Niesie te drzwi na wschodzie Polski i otwiera się przed nim przestrzeń i widzi florę i faunę, widzi ptaki, widzi rośliny, jest znawcą tego, jest znawcą ptaków, znawcą roślin. No i oczywiście takie słowo, które jakby najlepiej określa tę książkę, jest taka miłoszowska, epifanijna uważność. Czyli Michał Książek, Droga 816, dla jednych reportaż, dla innych proza, dla jeszcze innych będzie to dziennik albo powieść drogi, wszystko jedno. Kawałek świetnej, wspaniałej literatury.